Jakoś tak cicho. O, tego mi brakowało. Normalnie w tym okresie słyszelibyśmy zewsząd świąteczne hity. To też, skoro tego może nam trochę brakuje na co dzień, to ja zaserwuję w dzisiejszym filmie świąteczne piosenki. Niechaj te pozytywne nuty nas nastroją pozytywnie, bo dzisiaj będziemy składać komputer specjalnie przeznaczony do gier z części tańszych. Jeszcze nie schodzimy do tego poziomu, o który prosiliście, ale powoli się do niego zbliżamy. Będą dwa warianty delikatnie różniące się od siebie, które podlinkuję w opisie, więc jak macie pytania co do cen i innych elementów, to tam wszystko znajduje się na dole, a tymczasem zacznijmy od intro i przedstawienia produktów, z których będziemy budować maszynę. Sercem, które będzie biło w tym komputerze, będzie Ryzen 3100, który w przeciwieństwie do swojego starszego brata, czyli 3300X, jest dostępny w sklepach i za swoją cenę osiąga naprawdę dobre wyniki w grach. Jako płytę główną wybrałem B450 Pro, dość podstawowa i tania płyta główna, która pozwala na podstawowe OC, a co najważniejsze, Ryzeny mają to do siebie, że są w stanie obsłużyć wyższe taktowanie pamięci, a co za tym idzie, będą osiągać wyższą wydajność, więc jako ramy wybrałem te. To HyperX Fury taktowany na 3600 MHz i co najważniejsze, tym razem nie zapomniałem, jest podświetlenie LED-owe. A skoro z Kingstonem budujemy lepsze święta, to jako dysk wrzucimy jeden z tych dwóch. To są dwa warianty. Pierwszy model jest tańszy, to dokładnie Kingston A400, na którym będziemy budować dzisiejszego kompa. Natomiast drugi to jest model KC2500, który już jest na N2, jest szybszy. Chodzi o to, żeby wilk był syty i owca cała, stąd też dwa warianty dyskowe i tak samo wprowadzam wariant, jeżeli chodzi o karty graficzne. W przypadku tańszego egzemplarza będziemy brać 1660 Super, która jest po prostu tańsza. Natomiast jak wam nie zależy na technologiach, jakie oferuje Nvidia, to na dole w opisie ten drugi wariant komputera jest z modelem karty od AMD 5600XT, który za niewiele więcej osiągnie więcej klatek w przypadku tego procesora razem z tamtą kartą graficzną niż tego z tą. Tylko że w większości gier, bo nie we wszystkich. A jeżeli chcecie zobaczyć dokładne wyniki, jakie uzyskamy pomiędzy 1660 Super a 5600XT, to możecie zobaczyć u Blackwhite'a, on ma fajne porównanie tych kart. Zresztą rzeczy lecimy po taniości. Żeby nie używać stokowego coolera, który jest dosyć głośny, wrzucamy Spartana 4, który chociaż trochę daje radę. Jeżeli chodzi o zasilacz, mamy tutaj 502.2.0L3 od SilentPC, który też jest tani, a wystarczy nam do tego zestawu. Widziałem, że wielu z was polecało także obudowy Kruxa, żeby sprawdzić je. No ja troszeczkę późno to zauważyłem, bo już miałem u siebie tą obudowę od SilentPC, która myślę, że też da radę. A następnym razem sprawdzę Kruxy. Jak taki komputer zmontować najłatwiej i najszybciej, to ja bym zaczął po prostu od płyty głównej. Mam jeden filmik z montażu komputera, gdzie dokładnie ten sam model płyty głównej trafił do komputera bratanka Mikuny, ale zobaczcie, taka płyta główna ma zazwyczaj pod spodem gąbeczkę i tą gąbeczkę można wykorzystać albo cokolwiek innego, żeby postawić sobie płytę wyżej, żeby mieć wygodny dostęp do wszystkich elementów, które znajdują się tutaj. To co pierwsze się rzuca w przypadku tej płyty, to mamy 4 sloty na RAM oraz 2 sloty na dyski M2, co w przypadku płyty za taką cenę jest całkiem spoko. I teraz uwaga, mamy odsłonięte gniazdo procesora i żeby go nie zapłuć, to najlepiej ten procesor założyć od razu. W pudełku są dwa elementy. Jak je wysuniemy, to mamy podzielone na dwa pudełeczka. Tutaj jest chłodzenie, które nas nie interesuje, natomiast tutaj jest procesor, na który musimy uważać. Tutaj dlaczego w ogóle zalecam jakiekolwiek dodatkowe chłodzenie? Bo w przypadku tego Ryzena, jak sobie zobaczycie, no chłodzenie, które jest dodawane do zestawu, jest dosyć mierne, żeby nie powiedzieć inaczej. Ono jest po prostu głośne, jego kultura pracy, lepiej zdecydowanie dobrać cokolwiek i wtedy będziemy zadowoleni przynajmniej przez dłuższy czas. I wiadomo jeszcze, albo dobrze jest się dowiedzieć, że pomiędzy Ryzenami mamy też różne rodzaje chłodzenia. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pudełeczko z 3900X, to możecie zobaczyć, że tutaj chłodzenie jest dosyć spore w porównaniu do tego. Jakbyśmy to chłodzenie zastosowali do tego procesora, no to już byłoby całkiem okej. Natomiast to do tego, który mamy teraz, jest tak... Strasznie lubię te finy. Jak na tarce. No. Przy procesorze najważniejsze nie uszkodzić tych nóżek. Wchodzi nam tutaj do soketu, trójkąt do trójkąta i uwaga, leży ładnie, możemy go zamknąć. Teraz, skoro płyta wygląda już coraz lepiej, przyszła pora na to, żeby zamontować RAM, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ten RAM zamontować. To też warto jest sięgnąć do instrukcji, która znajdowała się pod płytą główną. I jak zobaczycie sobie na tą stronę, to widać. Sloty A2 i B2 to są sloty, do których te pamięci muszą wejść, bo mamy dwie kostki i te dwie kostki chcemy tutaj wsadzić. Niektóre płyty mają to do siebie, że nawet nie chcą ruszyć, jak się źle zamontuje RAM. To też najlepiej jest się po prostu stosować do instrukcji i wsadzić go odpowiednią stroną w odpowiedni sposób, po prostu delikatnie. Patrzcie, jak ten HyperX się świeci ładnie, jak się odbija światło w nim.
Może się tak zdarzyć, że za pierwszym razem, jak gramy, będziemy wkładać do płyty głównej, to trzeba będzie je troszeczkę mocniej docisnąć. Pamiętajcie, wszystko z umiarem. No i dobra, i znowu muszę zaglądnąć do pudełka. Lepiej jest wszystko wyciągnąć chyba sobie wcześniej i przygotować, dlatego że potrzebuję malutkich śrubeczek, takich. Do czego one są? Do dysku M2, bo chcę wytłumaczyć. To też uwaga, spójrzcie. Jeżeli taki dysk na M2 chcielibyśmy zamontować tutaj w slocie, to jego będziemy wkładać i musimy go przykręcić w jakiś sposób. On w zestawie nie ma śrubki, taka śrubka jest razem z płytą główną. I uważajcie, bo te śrubeczki są maluteńkie i łatwo jest je zgubić. Ja zgubiłem jedną ostatnio. No właśnie. Chociaż nie, ja myślę, bo chcielibyście zobaczyć, jak się montuje, to wam pokażę. Jak to otworzyć, żeby nie uszkodzić? Poza dyskiem chyba. Miałeś kiedyś kalendarz adwentowy? Ty, to jest jak kalendarz adwentowy, ale to jest kalendarz komputerowy, tylko że to jest trochę mniej części, trzeba by było dopasować więcej. Teraz jak mamy taki dysk i chcemy go zamontować w płycie, to wsadzamy go delikatnie pod kątem i wtedy on nam będzie tak delikatnie sobie stać, trzeba będzie go docisnąć i wtedy go dokręcić. I jak tutaj zobaczycie, mamy tutaj kilka miejsc na śrubki. To jest taki dystans, żeby ten dysk leżał na płasko i tutaj są różne rozmiary. Zazwyczaj dyski występują w takim rozmiarze, takiej wielkości, ale jeżeli byśmy mieli na przykład krótsze, to byśmy mogli to przekręcić i wkręcić w jakimś innym miejscu. Często laptopy mają po prostu te takie ultrabookowe, po prostu krótsze te dyski, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Nie będziemy montować teraz tego dysku, bo na niego przyjdzie czas później. Dlatego, że mamy wszystko ładnie otwarte, to zamontujmy jeszcze chłodzenie, bo jest dosyć drobne. W środku takiego chłodzenia, to już wam kiedyś pokazywałem, mamy chłodzenie. Wytniemy to, wytniemy. W przypadku chłodzenia musimy wybrać elementy, które będą pasować do naszego procesora. My mamy AMD i zgodnie z instrukcją te elementy będą nam potrzebne i w przypadku akurat tego Spartana musimy pozbyć się tych tutaj elementów plastikowych, więc weźmy się za to. Teraz tak, zamontowałem już wszystko, ale jest pewien problem. Tak jak już ze Spartana wcześniej korzystałem, tak nie zdarzyła mi się taka sytuacja jak teraz. Okazuje się, że w tej blaszce tutaj na dole mam zepsuty gwint. I teraz ta śrubka nie jest w stanie docisnąć całkowicie tego bloku, jak powinna ona docisnąć, bo po prostu mi ta śrubka przeskakuje. Co to będzie powodowało? To, że ten cały blok nie będzie dociskany dokładnie, mocno w obrębie całego procesora, więc temperatury na procesorze mogą mi troszeczkę skakać. Będę musiał wymienić to chłodzenie, ale na razie, żeby zbudować komputer, to użyję i zobaczymy, co będzie. Teraz pora wszystko zamontować do obudowy. Jest to Signum SG1. I dlaczego akurat ta obudowa? Kiedyś z niej korzystałem, jakieś rok i 7 miesięcy temu, kiedy robiłem jeden z filmów z RX-em, chyba 580. I tutaj mamy dużo miejsca, którędy mogą wentylatory zasysać powietrze do środka. Oraz, jak zobaczycie sobie od góry, tutaj też mamy mesza wielkiego, filtr przeciwkurzowy, który umożliwia nam naładowanie więcej powietrza do środka. Dość kompaktowa, mała obudowa, a zarazem ma bardzo fajny airflow, więc jest godna polecenia w takich niskich pieniądzach. W oryginale co prawda nie ma dużo wentylatorów, bo mamy tylko z przodu oraz mamy z tyłu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołożyć dodatkowych kilka sztuk. I jak ją sobie rozłożycie, to możecie zobaczyć w środku, że tutaj na tacce są zamontowane dodatkowe śrubki, które nam posłużą temu, żebyśmy byli w stanie zamontować tą płytę główną w środku. Tylko trzeba je uwolnić. Czasami jak montujemy płytę główną do obudowy, to trzeba tą obudowę delikatnie dostroić. Jak sobie tutaj spojrzycie, to możecie zobaczyć, że w tym miejscu brakuje mi kołka od spodu, żeby przykręcić tą płytę i żeby tutaj płyta miała po prostu wsparcie i się nie gięła. Dlatego też w miejscu, gdzie mamy miejsce wolne, możemy sobie wziąć i wkręcić po prostu taki kołeczek i warto jest go za każdym razem po prostu wziąć i dokręcić do końca za pomocą jakiegoś kluczyka nasadowego, żeby on się po prostu mocno trzymał i żeby nie było sytuacji, bo wtedy jest najciężej to wszystko rozmontować. Kiedy chcemy wyciągnąć płytę, odkręcamy śrubki i śrubka odkręca się razem z kołkiem. A tak z pozostałych rzeczy potrzebne nam będą same śrubki, żeby zamontować płytę, natomiast te inne elementy możemy na razie schować, bo z nich nie będziemy korzystać na tą chwilę. Niektóre płyty główne mają zintegrowaną taką zaślepkę, ale w przypadku tańszych modeli bardzo często jest tak, że ta zaślepka jest osobno i tą zaślepkę montujemy najpierw tak naprawdę dociskając ją w odpowiedni sposób z tyłu obudowy, żeby nam się trzymała i żebyśmy mogli zamontować sobie płytę główną w sposób taki, który nie będzie wymagać od nas dodatkowych jakichś tam szemranych, w sensie dociskania, żeby to ładniej nam weszło. Teraz płyta wchodzi do środka, możemy sobie zamontować następująco i jedyne co nam pozostaje, to podokręcać śrubki.
Nie pamiętam, kiedy ostatnio montowałem speaker w komputerze. On nam podaje na przykład informacje, jak coś się dzieje nie tak z BIOS-em, albo nie wiem, coś się nam nie ładuje. Ogólnie podaje błędy, więc zobaczymy, czy nam będzie piszczeć. W końcu świąteczny komputer? No to niechaj sobie gra! Podpiąłem przedni panel i wentylator. I teraz rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, jeżeli chcielibyśmy podłączyć dyski. Dlatego, że była taka sytuacja u Pago i Pago do końca nie wiedział, dlaczego mu jeden z dysków nie działa. Otóż, jakbyśmy chcieli podpiąć sobie dysk na M2, czyli taki, to teraz zobaczcie, mamy tak naprawdę dwa sloty. Tutaj jest na górze jeden slot, tutaj jest na dole drugi. Jak macie oba wolne, to wrzućcie po prostu do pierwszego. W przypadku tej płyty głównej akurat pierwszy jest szybszy, ale w przypadku drugiego już pojawia się pewien problem. Bo z drugiej strony, jakbyśmy chcieli podpiąć dysk na SATA, to w przypadku tej płyty głównej mamy tak naprawdę 6 złącz SATA. Dwa tutaj na górze są i tutaj 4 troszeczkę niżej. Ale te dwa złącza ostatnie tak naprawdę dzielą swoje linie razem z tym złączem N2 tutaj. Czyli tak naprawdę jakbyśmy chcieli podpiąć albo tutaj dyski, albo tutaj jeden dysk. Nie jesteśmy w stanie wpiąć zarówno dysków tutaj, jak i tutaj. Pago miał taką sytuację. Miał wpięty dysk na SATA, ale miał też wpięty dysk na M2 i raz mu jedno nie działało, albo raz mu drugie nie działało, bo tą opcję przełączało się w BIOSie. Dodatkowo tutaj w instrukcji, jak sobie zobaczycie, żeby zminimalizować czas butowania się systemu, najlepiej jest użyć SATA 3 od 1 do 4. Ja, żeby było czysto w obudowie, chcę użyć przewodu kątowego SATA i podepnę go do tego portu, także zasłonię jeden z nich, ale to mi nie będzie przeszkadzało, bo dysk tylko jedny wrzucam tutaj do środka. I tak wygląda dysk na SATA. Dawno nie widziałem takiego dysku, bo wolę wybierać M2, bo są wygodniejsze i mniejsze. Mamy złącze na dane oraz złącze na zasilanie do samego dysku. I tak jakby ktoś wam kiedyś powiedział, że hej, dysk 2,5 cala, to to jest 2,5 cala. To jest ta wielkość i te dyski często się różnią tym, że są różnej grubości. Ten jest wyjątkowo tutaj smukły, jeżeli chodzi o jego budowę, ale pewnie się zastanawiacie, jak wygląda w środku, dlatego że taki dysk na M2 jest widoczny od razu, te wszystkie banki pamięci, a ten? Nie powinienem chyba tego robić, bo nikt mi chyba na to nie przyzwolił, ale dla was, moi widzowie, wszystko. Jakby się ktoś z was tam przyznał w komentarzach, to ja powiem, że to no ten prosił o otwarcie. Dobra? Dobra, to widać. Bardzo będzie widać. Ta pompa gwarancyjna jest zrobiona w ten sposób, że jak nieważne jak chcę ją sobie podważyć, to niestety, ale ona po prostu pęka od razu. No samo się tak zrobiło przecież. Tak dysk do mnie przyszedł. No tak, no przecież śrubka była cały czas na wierzchu, cały czas ją było widać. Jaka plomba? Gdzie tutaj była plomba? Nie widziałem żadnej plomby. Uwaga, to jest taki zakazany owoc troszeczkę. Tada! Zobaczcie, nic dziwnego, że ten dysk był tak leciutki. Tak naprawdę ze względu na to, że wszystko idzie w stronę miniaturyzacji, to tak naprawdę sam dysk ten jest takiej wielkości i taki dysk mógłby tutaj trafić do komputera, niekoniecznie z tą obudową. Ale ze względu na to, że to jest standard, według którego się tak naprawdę podąża, chodzi o to, żebyśmy mieli odpowiednie tutaj pola montażowe, żebyśmy mogli sobie to dopasować na przykład z tyłu. O, na przykład w tym miejscu, żeby mógł być zamontowany taki dysk, no to on jest opakowany w takie opakowanie, a nie inne. I to, co wam pokazuję, no tak naprawdę tej wielkości dysk, jak mamy tutaj 500 GB, no to ciężko by było, żeby 500 GB w dzisiejszych czasach zajmowało zdecydowanie więcej niż tutaj, tylko patrzcie, ten dysk będzie zdecydowanie szybszy i będzie działać system bardziej responsywnie, będziemy szybciej wykonywać wszystkie rzeczy, gdzie ten jest, no powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę wolniejszy, bo tu jest tylko 6 gigabitów na sekundę, gdzie tutaj prędkości widzicie na ekranie. Na szczęście, żeby zmontować taki dysk z powrotem, to nie jest żaden problem i już dysk wygląda jak nowy. Ja mam świetny pomysł, patrzcie. No i teraz już się nikt do niczego nie może ten... A jakby wziąć i nakleić 4 oczka w każdym rogu, to już będzie wyglądało jak fabryka. Teraz w tej obudowie moglibyśmy zamontować ten dysk tak naprawdę nie w ten sposób, więc oczko nie będzie widoczne, tylko będziemy go wsadzać dokładnie w następujący sposób, więc czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, nikt nie dowie się oprócz nas, że tam jest zerwana plomba. Śrubki, którymi dokręcam sam dysk do obudowy, były razem z obudową, jeżeli ktoś by pytał, bo do dysku takiego też śrubki nie są dodawane, więc warto wszystkie śrubki, jakie mamy w domu, mamy z komputera, trzymać. I przy okazji na pierwszy rzut oka widzimy, że tutaj mamy 480 GB dysk wsadzony do środka. Na koniec jeszcze pozostaje nam kwestia montażu samego zasilacza, ale to ominimy. No i teraz mamy skończony elegancko komputer, wystarczy go odpalić. Ale trzeba by na pewno, baczne oko na pewno nie przegapiło jednego ważnego elementu, natomiast dla wszystkich innych będzie sygnał dźwiękowy. Ale dawno go nie słyszałem. Oczywiście brakło jeszcze karty graficznej, którą teraz przydałoby się zamontować w środku.
Teraz finalnie komputer prezentuje się w następujący sposób. Tutaj nie spinaliśmy przewodów, bo one się ładnie układają. Nie ma ich tutaj ich aż tak dużo. Natomiast tutaj od środka możecie zobaczyć, karta graficzna w środku jest. Włączam komputer i zobaczcie na jeden pewien mały, drobny szczegół. Jak się przyjrzycie tutaj w to miejsce, patrzcie na to, co tam na was patrzy w tym momencie. Mogliśmy nakleić na tym dysku jeszcze tutaj na górze oczko, to byśmy... Ugryzł mnie. Ej, nakleję tam oczko, stary. Teraz to wygląda, jakby komputer bardzo mocno się rozleniwił i tak leżał rozlany. Bo wiecie co? On w tym momencie leży, ale jak go postawimy, to możecie zobaczyć, te oczka spoglądają z naszego dysku tutaj z tyłu. Fajnie to wygląda. Mi się podoba. Jako taki bardzo delikatny akcent do komputera, taki mi się podoba. Natomiast dla nas pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli musimy zainstalować tutaj system, porobić jakieś proste testy, więc widzimy się już za chwilę. Znaczy za chwilę. Popełniłem najbardziej podstawowy błąd. Wy nie wiecie, ile czasu tak naprawdę upłynęło, a chwilę upłynęło i zdążyłem zrobić parę testów. Jak teraz przyjrzymy się wynikom, to możecie zobaczyć, że w Shadow of the Tomb Raider na wysokich w 1080p mamy 89 klatek. W Far Cry 5 na wysokich 95 klatek, w Watch Dogs Legion. W nowych Watch Dogsach mamy 69 klatek średnio. Jeżeli chodzi o takie syntetyczne benchmarki, to możecie zobaczyć, że w TimeSpy Extreme mamy 2647, a GPU i CPU też widać. Natomiast z Cinebench'a wybraliśmy wersję R23 najnowszą i tutaj mamy 5836 na multi i single jest widoczny niżej. Tak czy siak, jeżeli chodzi o sam komputer, no to jest to konstrukcja godna polecenia, nie jest droga, a zarazem jest wydajna. Jak chcecie pograć w 1080p przy 60 Hz, a nawet można się pokusić o wyższe herce, bo te średnie klatki często były wyższe, albo możemy zejść po prostu z ustawień troszeczkę na niższe, to wtedy ten sprzęt będzie nam dobrze działać. Dodatkowo zastosowanie tutaj Spartana, tego, który nam się nie do końca trzymał, on się jednak mimo wszystko na tyle dobrze trzyma, że był w stanie nam schłodzić ten procesor, jest o tyle dobre, że ten komputer w porównaniu do stokowego chłodzenia jest naprawdę przyjemniejszy. Wszystkie linki najważniejsze macie na dole w opisie. I teraz jest moje pytanie do was, bo chciałem zrobić jeszcze tańszy komputer i zrobić takie porównanie, tym razem nie wspinając się do góry w cenach, tylko lecąc powoli w dół. Czy wolelibyście najpierw, żebyśmy zrobili z Mikuną tutaj konstrukcję z innymi kartami graficznymi? Czyli czy takiej klasy procesor będzie mógł sobie poradzić ze względu na to, że on jest dosyć wydajny jak na swoją konstrukcję, jak na swoją cenę? Czy jeżeli wsadzimy do niego na przykład 2070 super, a może 3080, powinniśmy sprawdzić najpierw mocniejsze karty graficzne, czy najpierw powinniśmy zbudować konfiguracje niższe, czyli tańsze? Dajcie znać na dole w komentarzach, tymczasem już jest późno, więc ja z wami się żegnam. Łapka w górę, komu się podobało, dwa inne filmy, które warto zobaczyć, no i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!